Witajcie kochani, ja jestem Juken i witam was gorąco i serdecznie w 29 odcinku Supermarket Simulatora, czyli zapraszam was do mojej stonki już tradycyjnie. No moi drodzy, stoi sobie oto skrzynka pocztowa, ale o niej widzieliście w poprzednim odcinku, tak? Jest nowość, właściwie wczoraj wrzucałem na mój kanał aż dwa odcinki na ten temat, także możecie sobie zobaczyć, kto z was nie widział, moi drodzy, bo wprowadziliśmy do naszego sklepu no totalną rewolucję. Chyba jestem pierwszą osobą z tego, co widzę na YouTubie, która wprowadziła sklep online do swojego supermarketu. No zawsze lubiłem być pierwszy. Jak to mówiłem, jestem pierwszy, konkurencja mnie naśladuje. Nie, no oczywiście żartuję, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich gorąco i serdecznie. Moi drodzy, dziś no, dobijamy już tak konkretnie, słuchajcie, kasy dobiliśmy sporo w poprzednich odcinkach, no ale to oczywiście jak zawsze chyba nikogo nie zdziwi, coś kosztem czegoś, ale to jest też znowuż działanie celowe, bo chciałbym ten magazyn już w końcu raz a dobrze sobie zaplanować i skoro te ostatnie produkty mi trochę szyki namieszały, no to tym razem chciałbym to już zrobić konkretnie. Zobaczcie, moi drodzy, no mój komputer się oczywiście zmienił, bo tutaj doszła ta opcja, którą pewnie gdzieś tam się przez odcinek przewinie, no jeżeli nie, no to pewnie już w następnym odcinku. Natomiast bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tego, co nas dzisiaj najbardziej interesuje. Rozwój nie, bo za dużo, za drogie są te sekcje. Interesuje nas, kochani, licencja. No i niestety, moim oczom ukazał się ten smutny widok, że już nie ma większej możliwości progresu, co nie ukrywa, mnie troszkę martwi, bo chciałbym jeszcze jakieś licencje tutaj mieć, jeszcze jakieś możliwości, ale mam nadzieję, że oczywiście twórcy gry to wprowadzą. Z tego, co tam obserwowaliśmy, to doszły jakieś alkoholowe rzeczy i tutaj po jednym na razie zamówimy i między innymi dlatego, moi drodzy, ja tutaj nie podejmowałem żadnych kroków, nie, do marketu nie, bo i tak nie mamy na magazynie, więc żeby coś nam się nie zwiesiło, to bez dostawy. I oczywiście nie otwieramy jeszcze sprzedaży, nie otwieramy naszego tutaj kramu, bo musimy się przyjrzeć, co jest co. Piwo Tatra czteropak. No to mogę się domyślić, że pójdzie na półki obok Żywca czy Tamtyskiego, nie, Harnasia, Harnolda. Tak? Dobra, tutaj wejdzie Taterka, no dobra. Uwielbiam Taterkę. A, moja Taterka. Nawet, słuchajcie, zobaczcie, ile Tatra jest droższa od Tyskiego. No fajnie, fajnie, podoba mi się. Podoba mi się, więc będzie na Taterce zarobek. Tu mamy jeszcze jakiś żywiec i chyba... A, to taki wielki, no to tu będzie mała rzecz, moi drodzy, do przemyślenia jeszcze. No, to nie będzie takie proste. I teraz co? Jack Daniels, no wygląda obiecująco. Ciekawe jak flaszeczka. Tak, ja specjalnie się tak powoli poruszam, bo jak wiecie, spowolniłem, żeby wam się w oczach nie kręciło. No Jack, skoro jest droższy, no to okej, dobra, to mamy Jacka, Jack 20, a Johnny 22. No to ciekawe, czemu Jack jest od Johnnego. To ktoś nie przemyślał tych whiskaczy, bo według mnie, no to raczej, moi drodzy, Jack jest, z tego co kojarzę, droższy od Jasia Wędrowniczka. A jeszcze Ballantines. O, proszę, to tych whiskaczy tu będziemy mieli, cały dział alkoholowy. No chyba zostawimy ten dział alkoholowy tutaj tak jak jest. O, 33 Ballantines. No to już widzę te obroty, moi drodzy, dobrze. Resztę oczywiście pracownicy porobią, zobaczymy, albo ja uzupełnię gdzieś tam między sprzedażą. To już się zastanowię. No i co tu nam, co tu jeszcze? Jakieś wino. Wino domowe. To pewnie musi wino wejść na ten regał większy. A, bo to i tak wszystkie są regały większe. Oj, widzowie, tylko my tu za dużo miejsca nie mamy. To wiecie, że ja się za bardzo z tamtym winem rozepchnąłem? To wydaje mi się, moi drodzy, przygotujmy sobie może najpierw półkę. Bo taki był też plan początkowo. Bo wódeczki, jak zobaczcie, no są mieszane, nie? Jest jedna żubrówka, druga soplica. I teraz tak, z tego bym aż tak nie rezygnował. Ja nie wiem, gdzie tutaj... Tam mamy jeszcze jakiś regał. Od biedy coś by tam mogło stać, albo w ogóle tam przenieść. Ale to mi nic nie da, słuchajcie, że ja tam przeniosę. Bo te... Zobaczcie, te regały są czteropółkowe.
te są 5. I generalnie te produkty typu tutaj wino, czy ta Tatra, czy to Tyskie, czy już szczególnie te beczki, one kompletnie nie pasują na małe regały. Na małe regały pasują tylko whisky. Więc te whisky myślę, że tu mogą sobie stać. Tym bardziej, że i tak na połówkę byśmy wstawili. No widzicie, zaczyna się rozkmina. Ale to też jest dowód na to, że my już więcej nie będziemy potrzebowali półek. No i tu już jest potem margaryna. Aha, czyli jest jedno wino, nie ma dwóch win. Na pewno, widzowie, jestem. Coś mi się wydaje, że coś źle zamówiłem. Coś mi tu nie gra. Niemożliwe, żeby tylko trzy produkty weszły. Ja coś tu musiałem, słuchajcie. Wino domowe. No to zamawiałem i... A, bo tu są dwa wina. No to co, tego nie zamówiłem. Czyli dobrze mi się kojarzyło. Whiskacze są piwka. Szkoda, że tak mało. Kurczę. To są dwa rodzaje win. To czekajcie, to jakbym któregoś nie zamówił, to... Jezu, jakie drogie to wino. Ja płacę za nie 78 zł. Co to za wino jest, widzowie? No i gdzie jest to wino? Dobra, przyjechało mi. A, bo tu dobra. Okej, okay, już teraz czaję. Dałem ciała, widzowie. Dałem ciała, bo coś się z tym modem schrzaniło po update'cie. Chyba, że oni twórcy tak celowo założyli i te kartony zaczęły się mieszać. No nic, to wino domowe będzie stało tutaj. Zadyszkę to ono takie tanie dosyć. A to wino musimy zdjąć. Wiadomo, nic nie będziemy wyrzucali. A może od razu na magazyn się da? O, widzicie. I po sprawie, dobra. I tu by weszło jeszcze to jedno wino. No to dobra, będą wina, będą wódki. Tutaj piwka, czyli tylko na tą dużą beczkę mi gdzieś miejsca brakuje. Wiecie co, no jakbym się uparł, no to znalazłbym tu... A tu już gałganek idzie. Ty chłopie, coś ty zrobił. Tak się nie robi. No co za gamon, ja ściągam z półki, a ten gagatek jeden mi psuje moją robotę. Zaraz się tu popłaczę normalnie. I tu jest jeszcze jedno wino i to jest to drogie. Tak zastanawiam się z tymi piwami w tych beczkach, wiecie? I na dół ich nie wstawimy, bo zresztą zaraz mogę wam pokazać. Jak ja płaciłem 70 za wino, to ja musiałem może więcej kartonu wina zamówić w takim razie. Nie, to dobra, coś ja pochrzaniłem. Przecież mi się wydawało, słuchajcie, że... Cyk. Musimy się szybko, słuchajcie, spieszyć. Widzicie? Musimy się spieszyć, zanim nas gagatek tutaj wyprzedzi. Aczkolwiek dziwne jest to, że nie możemy, słuchajcie, na regał odstawić, jeśli dany magazynier, dany produkt, że tak powiem, obsługuje. Dziwne to jest. No dobra, fajnie to wygląda z tymi winami teraz. Podoba mi się, podoba mi się. To było to? Było to. Podoba mi się, moi drodzy. Jest spoko, tylko muszę się zastanowić. Wiecie, no jakby... No nie chciałbym już zmniejszać ilości z wystawy. Uważam, że trzy półki na dany produkt to i tak jest ok. Jedynie te piwa mają po 4, no to... Jeżeli zdejmę, no to i tak... Czekajcie, nie mają po 4, bo w sumie mają po... Czekajcie, ile ich tu jest? Zaraz. To nie jest po 4, bo to jest 6. Czyli tak, raz, 2, 3, 4. No to dobrze policzyłem, że 4. Raz. No tak, no bo dwa... Nie, no... Widzowie, ja coś liczyć nie umiem. Coś mi się w głowie przemiesza tutaj. Raz, 2, 3... No jest 4 jak wół. 4 razy 6, czyli 24. Raz, 2, 3, 4. No jest. Nie chce być inaczej. Specjalny regał. Znaczy wiecie, ten regał tam stoi. Możemy go zamówić. Zamienić na czteropółkowy, się nic nie stanie. I wtedy te duże piwa mogą tam stać. Natomiast... No dobra, no to też będzie 24. A sru, tam zamawiamy. Zamienimy po prostu regały, moi drodzy. Dzień dobry, pani. Och, jaka pani fioletowo-różowa, czy nie wiem w sumie, jakim tam pani jest kolorze. Bardziej taka... Jaka różowa? Fioletowa też nie, no. Bardziej taka granatowa. Co ja gadam? Widzicie facet Dalton? O, ta pani jest fioletowo-różowa. Pomyliło mi się. Kobiety mi się, widzowie, pomyliły. Za dużo tutaj kobiet już chodzi. Już mi się pomyliły. Pomyliłem jedną z drugą. O, te kolory takie podobne, to wiecie. Wiecie, jak faceci się znają na kolorach. A daltonistą nie jestem. Dobra, to jest wszystko. I zostaje nam tylko to.
Ale wiecie, że bym ocenił po ładności, że tak powiem, beczki, ale... Chyba, że to żółte tam wstawimy, by ładnie wyglądało, słuchajcie, to żółte tam. Tak by kolorów nadawało. A tu byśmy to wstawili. Dobra, to zamieniamy regał, no już sru. Czyli w tym momencie już jesteśmy przekonani na 100%, że ani jeden regał więcej nie będzie nam, moi drodzy, w sklepie potrzebny. Czyli, skoro jesteśmy tak przekonani, no to możemy myśleć o rozbudowie sklepu, co nie będzie takie łatwe, bo trzeba będzie kasę oczywiście uzbierać. No, ale już możemy myśleć. A, jeszcze trzeba by te produkty na magazyn wstawić, widzowie. To nie będzie takie proste, bo tu miejsca nie ma, dlatego akurat produkty z magazynu to ja będę planował, moi drodzy, wyprzedać. Mógłbym dać 4 regał i też by było spoko. Ale to by... ja wiem. Dobra, dajmy zwykły, jak się okaże, że... Jak się okaże, że nie pasuje, no to będziemy się martwić. Dobra, sorry, czasem muszę pobiegać trochę, widzowie, bo gdzieś tam mnie męczy takie wolne chodzenie. Przy czym faktycznie ten kąt widzenia sobie ustawiłem na mniejszy, jakoś tak też się mniej w głowie kręci, więc może to też, widzowie, było dla was takim głównym powodem. No i zobaczmy, co z tym kartonem. O, można oddać, okej. Okej, no i dobra, ja tu gdzieś coś z tym piwem zrobiłem. I oczywiście teraz chciałbym też od razu powiedzieć, drogi widzu, że to nie jest tak, że to zostanie już na całe wieki tak, jak jest. Ja w momencie, którym rozbudujemy się chyba o tamtą sekcję, mówimy oczywiście o miejscach, o powiększaniu, to wtedy zrobimy to tak, jak trzeba, jak być powinno. I na pewno zrobimy to troszeczkę inaczej, w sensie, że będzie więcej przestrzeni, pewnie dodam 5. kasę, bo chciałbym, więc spokojnie. Spokojna wasza rozczochrana, moi drodzy, to wszystko będzie. No, ale musimy na to uczciwie, fajnie zarobić, także to nie ma zmiłów. A ten żywiec taki brzydki, bym powiedział. Ale nie, chce mi się przekładać. Czekajcie, to ja... No dobra, to mi nic nie da. Wiecie, że tą brudną robotę ja muszę sam wykonać w tym momencie. Na 4 będzie 24, czyli pół regału tak jakby na coś jeszcze. Hmm. Szczerze, te wódki mi się tu nie ma. Czy w ogóle może dlatego, że za wódką nie przepadam? Bo te wina tak ładnie kolorowo wyglądają. I czy szczególnie to czerwone, a to już w ogóle to wino domowe, petarda. No Tatra wiadomo, chociaż mi się kojarzy z puszkami, bo to pewnie sześciopak w puszkach. Ja niekoniecznie za piwem z puszki przepadam, ale dobra, nie będziemy tu o alkoholach rozmawiali, no ale w sumie dzisiejszy odcinek, no jest typowo działem alkoholowym. Ciekawe, czy zapewni nam to, moi drodzy, kolejki po alkohol ogromne. Jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. No cóż bym tu mógł zrobić? Pewnie musiałbym to uzupełnić, nie? Bo teraz tak, to jest jedna część naszej pracy, a druga część, to jak już wiemy, że więcej towaru nie przybędzie, to już mamy jakby taki plan. I zobaczcie, tutaj troszeczkę z tą wodą mi się też namieszało. Z drugiej strony to Oshi na dole jest spoko, tak? Bo no wody więcej nie, tylko że tu jest cały regał na jedną wodę i też nie jestem do końca, słuchajcie, przekonany. Żeby po prostu połówka nie została. A, bo dobra, bo ja kurde, widzicie, jedna woda mniej schodzi, druga więcej. Dobra, niech sobie będzie ten karton. No bo to zobaczcie, i tak jest sporo kartonów z tą wodą. Ja i tak te towary będę domawiał. Początkowo tak mi się jakoś to zrobiło, ale teraz tak jak sobie pomyśleć, zobaczcie, czemu nie zrobić tak, że pół regału jest powiedzmy na jedną wodę, drugie pół jest na drugą. To wtedy nam się zwalnia regał potem na jakieś napoje. Wiadomo, te alkohole tam trzeba będzie wepchnąć, więc to działanie moje jest, słuchajcie, jak najbardziej przemyślane. Chociaż to, co robię teraz, tak nie do końca, ale... I zobaczcie, trochę będzie można to przesunąć. Ja bym w ogóle to zamienił wtedy regał. A, nie wiem, czy mi się chce regały zamieniać. Czekajcie, bo co my tu jeszcze mamy? Tutaj się zaczynają te alkohole, tu są soki. A, czyli my tutaj też nie mamy tak pola manewru. Ha, ha, ha. A, widzicie, widzowie, to nie będzie takie proste. Tutaj niektóre produkty się rozpychają na całym regale.
Czyli wszystko by musiało być na pół regału. Ale czy to nie będzie za mało, na przykład na takie sprajty, żeby one mi się później nie wykończyły? Zobaczcie, tu się pokończyły te sprajty, a co dopiero jak będzie pół regału. Jeszcze te duże piwa gdzieś trzeba wstawić, no to chyba już tradycyjnie na dół. Tylko nie wiem, czy mi się teraz chce to tak przestawiać, wiecie co? Może ja bym po prostu, nie wiem, regały całe poprzestawiał. O, tu kole wtedy. I na kole też mam przeczucie, że może być za mało. Te pół regału, kurczę. Więc teraz mamy wyjście. Albo idziemy z tym do samego dołu i to Oshi wywalamy, albo... no, dajemy jeszcze też duże piwa muszą gdzieś wejść i to... Jakby wiecie, no, znaczy ja wiem, że w świecie realnym, jak przyjeżdżają produkty, to one też są w różnych kartonach i różne mają wielkości, więc musimy to po prostu zagryźć zęby i kulturalnie poprzestawiać te produkty bez narzekania widzowie, ale nagle się okazuje, że mamy dużo towaru. Zobaczcie, tak mało towaru było, nie? A w momencie, w którym przestawiam, tylko dziwi mnie to, czemu czasami... To jest dla mnie jedyna rzecz, która tutaj jest niedopracowana, bo zobaczcie. Mamy tutaj, na tej półce mamy 25 tej hopkoli, a tutaj tylko 3. W jednym kartonie są dwie butelki, w jednym jest jedna. No dlaczego nie mogłoby być to w jednym kartonie jako 3 sztuki? Więc według mnie to powinno być tak zrobione, że powinno to jakoś, chyba że da się, nie da. Zobaczcie, widzicie, powinienem teraz klikając ten karton, powinienem jakoś je, że tak powiem, dopełniać. Bo to jest magazyn, widzowie, to jakby wiecie, no... My tutaj każda jest walka o każdy milimetr tej przestrzeni i według mnie to tak nie powinno być. No i tak nam to nic nie da i tak trzeba wyprzedać trochę towaru. No ale już się chociaż przygotowujemy do tego mentalnie, nie? W sumie jak kole przesunęliśmy, no to frugo możemy też przesunąć. No to frugo może sobie stać koło koli. Tam jeszcze jakaś była Mirinda chyba, chociaż ja bym wolał, nie, to jest Nesty. A już wiecie co, jak już robię porządnie, to zrobimy inaczej. Słuchajcie, moi drodzy, jak już robię porządnie, no to koło coli niech stoi Mirinda, bo tam był jeszcze wcześniej Sprite. A Frugo będzie obok siebie i ten Dr. Vito będzie obok siebie. Ja w ogóle wam pokażę, bo coś... ale to może w następnym odcinku, bo troszeczkę zmian wprowadziłem do tego sklepu internetowego naszego... Oczywiście supermarketowego. Siedziałem no dobrą godzinę i tam grzebałem w plikach i może się okazać, że przez to moje grzebanie będzie coś lepiej działało. Także, moi drodzy, zobaczymy. Wiecie co, ja nawet bym był gotów tę sprzedaż uruchomić, żeby... Tylko tak, no nie mamy za dużo nowych produktów na półkach. Bo mi dużo ułatwiło, jakby część tych rzeczy się już tutaj nam... Słuchajcie, wyprzedała, bo zobaczcie, tam ta kola mi zalega. Tutaj też jakaś resztka hopkoli, no także to jest tak... A, wlazłem gdzieś, nie wiem gdzie nawet. Chyba na kawałek schodów. No, i zobaczcie, frugo już się skończyło, także tutaj ja tego nie będę w stanie poukładać, a zresztą dla was na odcinku myślę, że nie będzie to na tyle ciekawe. No chyba, że chcecie, drodzy widzowie, żebym kiedyś robił różne przemeblowania, to śmiało piszcie w komentarzach. I teraz zobaczcie, tu mamy piwa, okej. Okay. Też tak powiem lodówkowe, tu są łyskacze, później tu się wina zaczynają, wódki, więc to trzeba troszkę przesunąć, nie? Z drugiej zaś strony znowu będzie półka potrzebna do piwa i tu ta sama sytuacja, jak już tu jesteśmy. Ja, moi drodzy, nie jestem do końca przekonany, czy te piwa też muszą być na całym regale, skoro mamy tyle tych alkoholi. Wiecie, jakby no zawsze mogę kombinować znowu w drugą stronę, jakby, ale zobaczcie, no tych kartonów trochę jest, tak? To nie jest, widzowie, tak, że my tutaj, nie wiem, jeden karton mamy na regale. No jest łącznie 6 kartonów z danego typu piwa, więc ja myślę, że będzie to spoko. To czekajcie, chipsy zrespmy razem ze sobą, bo tam jest jeszcze jeden rodzaj chipsów, które tu widziałem, że gdzieś się nie załapały. Były jeszcze... O, i tutaj te piwa potem duże się da. I to czerwone lejsy powinny wtedy iść tu. Wszystko? Chyba wszystko, co? I tu mamy miejsca wtedy na piwka, moi drodzy. Zaraz my to ogarniemy. To chociaż ogarnijmy faktycznie z tymi browarkami to. I Harnold, nie wiem, co ten Harnold... Aha, bo Harnolda przestawiłem. No dobra, no to tymczasowo na ziemię. Jak za starych, dobrych czasów, widzowie, rzucamy towar na ziemię.
Bo muszę chociaż, słuchajcie, zaznaczyć, żeby ten towar mi przyjechał na półki. Ja tu muszę chociaż trochę pozaznaczać tym, co mamy. I teraz tak, tu jest ta warka. No to warka niech ma, nie wiem, 4 kartony, tam dalej też jest. No to dobra, 5, 6. 6 kartonów dla warki, czyli resztę kasujemy z dołu. Obym ja to wszystko spamiętał. Tu później jest to znowu Oshi. No to czy to Oshi jest tyle potrzebne tutaj? Widzicie, to już jest grubsza matematyka. 6. No to dlatego też 6. 2, 4, 6. No to idąc tym tropem myślenia, te by trzeba wywalić. No, bo to i tak za dużo. Ej, nie otwieraj. Czyli te już by trzeba powywalać. Tu już te złote, tam coś nie do końca nam jest potrzebne. O, i tutaj te Oshi też jest dużo, go widzę. Więc na razie może sobie spauzujmy tego Oshi tutaj. No i właśnie, tutaj to... A bo tu ta Mirinda, a co ja? To gdzieś mi Mirinda, kurde, była potrzebna. Czekajcie, mówiłem, że Mirinda mi brakuje. A bo to jest jedna orężatka, tam jest Oshi. Dobra, już wszystko wiem. No kurczę, bo jeżeli, słuchajcie, woda... Ja teraz tak sobie myślę, nie? Jeżeli idziemy w temat wody... To ta woda może tutaj do dołu stać. Zobaczcie, woda może stać do dołu i wtedy będzie połówka regału i już będziemy mieli gwarancję, że nam nie skończy się, no bo wodę się... Tutaj jeszcze... A, bo tu jeszcze jedna woda miała być. Czekajcie, źle z tym sprite'em zrobiłem. Cholera. No ale na szczęście można to jeszcze wycofać. Ja się trochę zawiesiłem, widzowie, bo tutaj ma być inny rodzaj wody. Mamy jeszcze inny gatunek wody, wiecie, więc... Już sobie zaznaczam teren. Ja, słuchajcie, czasem się czuję jak taki kot, który by znaczył teren. Podsikując. Dobra, i tu będzie ta jedna woda i te alkohole. Dobra, widzicie? Bo to trzeba wszystko jakby pamiętać. To nie jest tak to hop-siup. To nie jest, widzowie, tak hop-siup. Dobra, i to jest ciekawe. W sumie akurat mi się to podoba, że produkty niektóre muszą być w lodówce, a tutaj nie. Czekajcie, cisowianka, to wychodziłoby na to, że jest na magazynie cisowianka woda. Woda na łęczowianka. O kurde, widzowie, gdzie ja wodę wstawiłem teraz? Niech ktoś mi powie. Widzicie? To jest na łęczowianka. No to są te dwie pierwsze, ale czy ja z nią przypadkiem na górę nie poszedłem? Czekajcie, intuicja mi mówi, że tu. No nie, bo by były kartony. O. Znaczy wiecie, wodę to mogłem wyjść z założenia, że byle gdzie wstawię, nie? Ale tu są pustki. No dobra, wyprzedamy dzisiaj, słuchajcie, to do końca. Ja myślę, że muszę to sobie na nowo zaplanować. I myślę, że nie będę robił tego jakoś specjalnie na odcinku. A raczej... Albo pomyślimy. Jako wielkie porządki. O, widzowie, jeżeli chcecie, będzie no pewnie to dłuższy odcinek. Bo się wezmę za mega zmiany, ale przynajmniej będziecie mieli wszystko, co robię. To będzie taki odcinek z wielkie zmiany na magazynie. Dobrze, no słuchajcie, nie mogę znaleźć tej wody. Nie wiem, gdzieś ją zgubiłem. No nie ma jak zgubić wodę. Nie będę szukał. Bo po prostu mi się nie chce, więc przyjmujemy, że jak znajdę, to ją tu wstawię. No chyba, że ona jest gdzieś tu i po prostu jestem ślepy. Ale nie wydaje mi się, no są horteksy, no już później się wódki zaczynają, więc generalnie coś niecoś bym musiał wstawić, słuchajcie. No i kwestia znowuż z tymi alkoholami, moi drodzy. Czy to na pewno musi być, że ta wódka się tak rozpycha na dwie półki? Według mnie nie. I tak tu od razu nam się miejsce na winko znajdzie. O, proszę, widzowie, proszę. I mamy miejsce na winko, jest regał na winko. A później będziemy się martwić. Chodzi o to, żeby magazynierzy coś tam poszli, pouzupełniali. Ja najpierw im, że tak powiem, teren naznaczę. A tu będzie... A, bo tutaj też jest whisky. Czekajcie, whisky znowuż tutaj. Ale whisky były dwa rodzaje. Dobra, no to patrzcie, idealnie będzie. I to winko przesuwamy tu. I tu będzie miejsce na jedno whisky, tu na drugie. No coś niecoś potrafię, drogi widzu. Coś niecoś potrafię. Swoją drogą będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem.
bo to dla lepszych zasięgów, ale jeżeli oczywiście dla siebie możesz też zrobić coś, czyli subskrybować mój kanał, aby nie przegapić najnowszych odcinków. Już fajnie, że coraz więcej osób was subskrybuje, cieszy mnie to niezmiernie, że w ogóle dużo, moi drodzy, dziewczyn i kobiet zaczyna oglądać moje odcinki. Jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Pozdrawiam gorąco i serdecznie wszystkie panie. No panów również, no ale panie zaczęły oglądać, więc panie pozdrawiam. Dobrze, słuchajcie. Robimy takie machnią. Robimy takie machnią. Tylko muszę to sobie jeszcze raz ogarnąć. To będzie najdłuższa część dzisiejszej roboty. Czyli tak, tą Tatrę zaznaczyć tu, tą Tatrę zaznaczyć tu. Dobra. W ten sposób zaznaczyliśmy i teraz idziemy z Tatrą. Tylko ja zacząłem od piwa. No sorry, widzowie, biegam czasami między regałami. Wiem, drogi widzu, że cię to denerwuje, pisaliście nieraz, ale czasem dla przyspieszenia, żeby ten odcinek w nieskończoność nie stał, to tak trzeba. O, i widzicie, już Gostek mi tu Tatrę uzupełnia. Także piwa myślę, że zostawimy tak, jak jest, na dole miejsce na duże, ale tymi dużymi się na koniec zajmiemy. Ale mogę też bieganie sobie spowolnić, jakby ktoś się pytał, moi drodzy, bo to też mogę w ustawieniach zrobić. Dobra. To teraz zaznaczmy Jacka Danielsa. No nie, tu biegać nie będę, bo faktycznie można oczopląsu dostać. Jack Daniels był tu, ale nadal uważam, że Jack Daniels jest droższy od Johnego. Dobra, no do dołu. Do dołu, słuchajcie, tak zaznaczamy. I zaznaczamy sobie półkę, żeby móc zamówić towar. Ja w ten sposób, jakby dobrze planując to, później mogę albo skanerem, albo na przykład w komputerze domawiać ten towar. Mam już teraz dwie opcje i on przyjedzie mi na magazyn. No to Jack Daniels niech przyjdzie obok Johnego. No niech starczą te kartony. No i już leci. Widzicie, Heniu już leci. W ogóle zrobiłem ciekawostkę, moi drodzy, bo w jednym modzie widziałem, że wszedłem w konfigurację plików i zobaczcie, kochani, co zrobiłem. Pochwalę wam się. Jesteście gotowi, moi drodzy? Kto jest gotowy? Piszę komentarz o treści gotowy, gotowa. Zależy, czy jesteś facetem, czy kobietą. A ja przypnę oczywiście do tego komentarza tobie serduszko, drogi widzu. Zobacz, co zrobiłem. Jeszcze kasjerów mi się nie chciało, ale nazwałem pracowników imionami. Na przykład Heniu, Franek, Staszek, Ryszard. Ryszard, ty draniu! Siema, Heniu! Także słuchajcie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą sobie wymyśliłem, jeżeli mi ten mod będzie dobrze działał, to też dla was taki challenge robię, bo ma już dawno z tym modem miałem się zabierać za to. Dla najbardziej aktywne osoby, tylko musicie napisać komentarz, czy chcecie, wasze niki wypiszę, moi drodzy, jako potencjalnych klientów, którzy do sklepu przychodzą. Także będziecie wypisani jako klienci do sklepu i będą wasze niki się tutaj pojawiały na odcinkach. Bo ta seria, przypominam, że jeszcze się nie kończy, a mało tego, no pewnie wystartuje z tym wszystkim, co mamy, łącznie ze sprzedażą internetową od zera, bo będę ciekaw, na ile da się rozwinąć fajnie od zera, mając te możliwości, które mamy teraz. A bardziej osoby, które mnie najbardziej wspierają, no już kilka osób takich jest, które bardzo mnie wspierają, za co mega jestem wdzięczny i dziękuję, to myślę, że te osoby z naszej topki wyróżnimy i nazwiemy w ten sposób na przykład kasjerów czy magazynierów. To możemy pomyśleć. Możemy pomyśleć, bo jak widzicie, po co ma być Franek Staszek, jak może być coś innego. No tylko niestety przykro mi bardzo, jeśli kobieta, no bo w przypadku na przykład naszej Kasi M, no przykro mi, droga Kasiu, tak jakbyś była klientką, to jeszcze jest duża szansa, że trafisz na to, że będziesz kobietą, ale to zależy, kiedy się do gry wchodzi. Raz możesz być kobietą, raz facetem i nie mam na to wpływu. A w przypadku bycia magazynierką czy kasjerem, no to niestety, zawsze będziesz miała NPC-ta, który będzie tym oto facetem. Czy będzie to śmiesznie wyglądało, że idzie Kasia, a idzie chłop. No, można by powiedzieć, jak to się mówiło w szkole, facetka idzie. No to by pasowało, widzowie, to by jak najbardziej pasowało. Idzie facetka, okej. Okay. No, by się zgadzało, zobaczcie, jak facetka zapierdziela. Tak zapierdziela, żeby mnie rozjechała z tym kartonem, no. Dobra, to było to zielone wino, tak? Dobra, no to tutaj nie mam co wiele zaznaczać, to tam jest tylko... O, widzicie, już mi gościu uzupełnił.
facetka już mi uzupełniła, dobrze. To teraz musimy jeszcze przejść do tych dużych i to będzie temat na dzisiaj. Jedną dniówkę sobie szybko przelecimy i to będzie tyle na dzisiejszy odcinek. Także jeszcze, drogi widzu, zostań ze mną koniecznie do końca, bo jeszcze będzie się troszkę działo. Jeszcze tu muszę przeanalizować te duże piwka. Dobra. Jeśli i teraz tak, na pewno oczywiście już bym to robił, tylko nie wiem, czy ja tam mam to włączone, więc sobie na razie zaznaczę. Bo to są te nowości, więc z każdego śmiało, jak widzicie, po 6 mogę zamawiać i mogę się nie szczypać, bo widzę, jakie to są kartony. Tu nie pamiętam z tymi Tatrami, ale mam wrażenie, że jeszcze jakieś piwo było. To nie był tamten żywiec? Coś, widzowie, zgubiłem. Chyba ten żywiec to był jeszcze na półkach. Pomyliło mi się, że to jest to wielkie piwo. A ja już sobie poza odcinkiem później dalej będę ogarniał, no chyba, że mówię. Chcecie... Jeżeli chcecie, to też napiszcie w komentarzu, to będziemy wielkie, wielkie przemeblowanie magazynu robili. Znaczy może nie przemeblowanie, bo to jest złe słowo. No żywiec jest duży. Kurde, Juken, chłopie, co ty robisz? Aha, na pewno mi się znowu karton gdzieś tu ukrył. Dobra, widzicie? Tu mi się musiał karton... Nie? Łoj, widzowie, łoj. Łoj. Źle zamówiłem. Czy ja naprawdę coś źle zamówiłem? Czy coś mi się styki w głowie pomieszały? Słuchajcie, ja wam się przyznam, no nagrywam, moi drodzy, tyle czasem tych odcinków dziennie, że jak najbardziej mogą mi się styki pomieszać. I możliwe, że tak się stało. No żywiec, to jest... A, bo to jest, że duże piwo, okej. Tatrę zamawialiśmy. Dobra, czyli z piwami pasuje wszystko. Słuchajcie, czyli z piwami wszystko pasuje. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. No to dobrze. No jak dobrze, to dobrze. Jak dobrze, to dobrze. No jak był ten pan w 1 z 10? Reklamacja. Reklamacja. No okej. No dobrze. No dobrze, pan Jacek chyba, 1 z 10, pan Jacek, no dobrze. Okej, okay, no dobrze czy niedobrze, widzowie, ale coś tu muszę wymyślić, bo... Czyli w sumie coś niecoś poprzestawiałem, to jeszcze się okaże, że zaraz będę miał... Teraz to będę miał za dużo wolnych regałów, słuchajcie, czyli to w ten sposób ja nie mogę pójść. Tu dałem wina, dobrze, no tu przyjdzie whisky, tu wino jedno, tu wino drugie, no i tu powiedzmy są wódki. Ale jak to jeszcze... Ojej, to znowu mi zostało... Teraz mi regały zostaną. To wiecie co? To może zrobimy inaczej. Ja to z miłą chęcią, słuchajcie, tak zrobię, tylko wtedy te piwa... Ale według mnie lepiej, jak one na dole stoją. Choć czekajcie, bo jeśli one stoją na dole, to mamy 6 kartonów, czy tam 7 teraz, ale ogólnie 6. Jeżeli by stały na jednym rządku, to byłyby 3 kartony. No tak, jest różnica. No ale z drugiej strony dzięki temu inne produkty by zyskały. No, mogą być 3 kartony tych dużych. Czemu by nie? Czemu? Chociaż wiecie co, ja troszkę też się przyzwyczaję. Dobra, zobaczę jeszcze. Tu się, słuchajcie, zastanowię. No dobra, tu nie mam wyjścia, tu muszę po prostu wstawić do tego browara, żeby zaznaczyć. Na razie na 6 znaczymy. No, patrzcie, jak wyliczyłem idealnie. Akurat 6 pozycji. Dobra. Tu jest to Oshi, no muszę przemyśleć, dobra. Czyli od razu sobie klikamy. I coś jeszcze tu miałem kliknąć, chyba Tatrę. Chyba Tatrę. Coś tak mało tych produktów, tej licencji ostatniej. Powiem wam szczerze, ale to już mówiłem na początku, że tak... Ja czuję z tego powodu niedosyt, nie, widzowie? Ja czuję z tego powodu niedosyt, że zobaczcie, 7 produktów przybyło, a ja czuję tu naprawdę straszny niedosyt. Tak bym chciał, żeby jeszcze więcej produktów weszło, żeby się pobawić. Bo jakby dopiero się rozkręciłem, tak? A tutaj odbierają mi, słuchajcie, tą przyjemność. Oj, co ja teraz zrobiłem? No ale na szczęście poradzimy sobie. Poradzimy sobie, widzowie. My sobie zawsze poradzimy. To jest tak jakby roleplayowo można... Ej, co jest? Rok... No Jezu, roleplay można odegrać, widzowie, że pracownik po prostu dostarcza, ale jak widzicie, pracownik tak dostarcza, że to muszę być szybszy od niego niestety w przypadku takich sytuacji, bo widzicie, no nie chce mi to później na magazyn niestety
się dostarczyć, także muszę być szybszy od tych naszych gagatków, a to nie jest zawsze takie łatwe. O, widzicie? Widzicie, widzowie? Widzicie? No i tu mi zawisło i teraz nic nie zrobię. No, co ja tu mogę zrobić? Muszę czekać, aż te gagatki przestaną nosić. A tu bym chciał, nie wiem, może wskoczyć? O. Byłem szybszy? Z winami byłem szybszy. Z winami się... Do win się jeszcze nie zdążyli dobrać. Najpierw się dobrali do whisky, jak widzicie. Do win się jeszcze nie dobrali, więc zdążyłem. No tu będę musiał... No to mój błąd, bo się tak spieszyłem i... Niestety, no. Łej. Dobra, zdążyliśmy. Zobaczymy, jak to tam na magazynie i zobaczymy, jak to wpłynie na obrót. No, otóż smakowity nie można. To nic, w sumie i tak możemy sprzedaż uruchamiać. A ja to będę w międzyczasie, jak oni... Ale chyba już wszyscy ponosili, czy nie? A tutaj chyba nie zaznaczałem tego żywca, widzicie? Nie, jest żywiec zaznaczony, jest. Dobra, to ten mi żywca zaraz tu przyniesie. No i zobaczmy, jak to teraz, kochani moi drodzy, wygląda. Gdzie to tutaj działaliśmy? Tam przy końcówce działaliśmy. Czyli z piwkami. Ja to muszę przemyśleć, słuchajcie. Bo muszę przeliczyć. Już wam mówię, o co mi chodzi. Zobaczcie. Przykładowo, mamy tutaj whisky. To będzie przykład, tak? Na półce mamy 24 whisky wchodzą. Czyli po 12 są, jest w kartonie, się domyślam. Czyli 24 razy 3, tak? Daje nam 72. 72 flaszki. I teraz chodzi mi o to, że 6 wchodzi do kartonu z dużym piwem. Czyli jeżeli ja zrobię takie pół regału, też takie 3 półki, no to tych piw będę miał na magazynie raptem 18. No góra z dołem, no to 19, to nie, co ja mówię 19, 24. Ale na jednej połówce regału. A jeśli wkładam na 4 tak, no to whisky traci. No bo teraz jakby muszę to przeliczyć, jakąś taką matematykę zastosować, bo zobaczcie, jeśli ja bym tutaj nie wkładał tych piw dużych, których jest 6 w kartonie, miałbym możliwość stawienia 24 razy whisky. Rozumiecie, dlaczego to stawianie na dole nie zawsze ma sens? Czasami tak, jak w przypadku, zobaczcie, tego piwa, które jest w małych kartonach, no to już wstawienie tego piwa dużego tutaj ma sens, bo no tu, tutaj mamy go, zobaczcie, 200 sztuk. Nie jesteśmy w stanie tego w ogóle, wiecie, zużyć. Aha, bo ja teraz tu chcę zamawiać, a... No, także ja to muszę przeliczyć i według kartonów sobie dobrać, może sobie to nawet pozapisywać, bo tak samo widzicie z tym Oshi, z tą Heleną chyba orężadą. Ja to muszę sobie przeliczyć, na ile to będzie strata, a ile dany produkt by jednak wolał być na półce, nie? No, także to, o zobaczcie, przestał nasz magazynier nosić, to jak jeden przestał nosić, to jeszcze ten jeden nosi gagatek tam jakiegoś whiskacza chyba. Właśnie chyba Valentine'sa? Nie. Ale jak przestał nosić, to możemy na magazyn. Czyli magazynier mi, kurde, przejął, jak widzicie, ten. A czemu? Dwóch nie mogę? To co? Dwóch nosi? A, bo już następny poszedł nosić. No dobra. Dobra, widzowie, dobra. To taka w sumie dzisiaj inwestycjone, moi drodzy. Ja myślę, że tu muszę przeanalizować, jak chcę ten magazyn mieć ogarnięty. Następnego dnia zrobimy sobie sprzedaż. Myślę, że może tą sekcję kupimy, natomiast też nie do końca mi się wydaje, drogi widzu. Już w myśl mojej zasady, którą znacie, nie jestem przekonany. To jest akurat ściema, bo wszyscy... A nie, już jeden poszedł, widzicie. Pola z gatek. Czyli mu się whiskacze musiały na półkach pokończyć. Widzicie? To jest dlatego minus, że mi się źle kliknęło, niestety. No trudno, życie. Moi drodzy, bo generalnie znacie moje podejście do kupowania takiego kawałka, kawałka małego, niewielkiego kawałka kwadracika. No według mnie to jest bez sensu. A dobra, zróbmy sobie, widzowie, dniówkę, czekajcie. Możemy sobie dniówkę w sumie pyknąć. Tak, dla tych widzów, z dedykacją, dla tych widzów, którzy oglądają, którzy mówią, że mam fajną serię, że mam fajny, przyjemny głos, także z dedykacją dla ciebie, drogi widzu. Jak chcesz, to po prostu zostań. Zrobimy dniówkę, sprawdzimy, ile będzie obrotu. Podkreślam, będzie to dniówka bez... A, jeszcze żywce dobrze nie zrobiłem. No to mój błąd.
Będzie to, moi drodzy, dniówka bez oczywiście użycia moda More Customers. Absolutnie bez tego moda. Żeby nie było. Ale ja już te może nowe rzeczy, które no mogą być... Ach... To już niech mi się powyprzedaje, bo muszę się zastanowić, co z tą wodą, z tym wszystkim. Tu mam rozkminę, którą muszę na spokojnie zrobić, bo robienie tego na odcinku niestety nie przyniesie dobrych efektów. To już myślę, widzowie, jesteście tego chyba świadomi. Wiecie co, podomawiam sobie alkohole. Już tym razem na magazyn bezpośrednio, czyli kliknę tą opcję. Wszędzie chyba już jest na full, tutaj jeszcze wódeczka jest nie na full. I zrobimy sobie, widzowie, dniówkę. Zrobimy sobie dniówkę jedną. I zobaczymy po prostu, jak to tutaj nam przeleci. Czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie. Wareczkę i tam jakiś karton z żywcem, to ja bym raczej wolał. Dobra, to już pójdę. Wiecie co, będę pracownika męczył. A, jeszcze się blokują te schody. I tak mi tu przylezie zaraz gagatek. Cyk. Żeby mi czasem, kurczę, źle nie uzupełnił, to już zróbmy to porządnie. Nie chce mi się na całym regale wstawiać. Wiem, że mógłbym regał połówkę wstawić. W sumie możecie dać znać w komentarzach, czy tu powinna stać połówka regału. A może tak z ukosta ten regał, słuchajcie, w ogóle ustawić. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Pierwszy raz w zasadzie to zrobię, bo wiecie, co się zastanawiam? Nad taką jedną rzeczą. Czy to by nie ładniej było, jakbym postawił ten regał tak? Możecie dać znać w komentarzach, czy jest ładniej, jak jest z ukosa. Z bokensa tak zwanego. No, może teraz go idealnie nie dopasowałem, ale możecie dać znać, jestem ciekaw waszej opinii. No dobrze, moi drodzy, to zamawiam ten towar. No i co, zróbmy sobie dniówkę, zobaczymy, jak obroty wyjdą. Ja tu oczywiście więcej się nie bawię z magazynem już, bo tu, jak widzicie, jest cała masa jeszcze do robienia różnych rzeczy i... Na dłuższą metę to będzie robota, także możemy sobie dniówkę zaraz odpalić i zobaczyć, jak to będzie działało. Czy będą kolejki, moi drodzy? Będę krzyczał, słuchajcie, niebo głosy, że nowe alkohole wprowadziłem. Dobra, moi drodzy, dobra, otwieramy kram. Nie ma co się tutaj szczypać, patyczkować. O właśnie, przy okazji mamy zamówienia internetowe, może jakieś obsłużymy. A zobaczymy, czy... Klienci będą tacy chętni, żeby do mnie przychodzić, moi drodzy. Otwarte, zapraszam, że mi wobec wprowadziłem nowe alkohole, reklamuję się głosowo. Właśnie swoją drogą od jutra będziecie mieli niespodziankę od następnego odcinka. Jeśli chodzi o tą serię, a być może też zaczniemy nową, to też będziemy z tego bardziej intensywnie korzystali. Także uwaga, zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu Jukena, stonka otwarta. Stonce tylko codziennie wyższe ceny, ale w mojej stonce nowe alkohole, więc wchodzisz za darmo, ale wychodzisz z pustym portfelem. Pamiętaj, o kurde, co tu się dzieje? Ja nie mam moda More Customers. Widzowie, co tu się dzieje? W modzie More Customers to takich kolejek w ogóle nie było. Co to się tu stadeło? Jaka kolejka do mojego sklepu? Jeszcze może Mateusz zaraz będzie szedł, a my mamy zamówienie, słuchajcie, w... My mamy zamówienie, widzowie, w tym. Oj, ta moja sympatyczna pani. Ej, Jezu, z każdej strony ludzie idą. Czekajcie. Chciałem wam pokazać, ale to mówię. Macie, moi drodzy, dzisiaj nie będziemy tym zajmowali. Macie dwa odcinki na moim kanale dotyczące tego, jak działa sklep internetowy. Poza tym fajna opcja. Wcale tych zamówień nie musimy teraz obsługiwać. My możemy je obsługiwać następnego dnia, kiedy wstaje dzień, kiedy jest zamknięty sklep. I myślę, że tak będę robił. Jedno zamówionko zrobię dla widza, bo chcę sprawdzić, czy... Te nazwy, które zmieniałem, się zmieniły, ale już widzę, że się nie zmieniły. Niestety widzę, mimo to nie działa, także to nie czyta kompletnie. Ja myślałem, że to będzie działać, a to tutaj inaczej. Chyba, że muszę nazwy oryginalnych produktów usunąć. Musiałbym się zastanowić, czy jeszcze bardziej w pliku nie pogrzebać. Ale obawiam się, że to z supermarketu zabierze. Także tutaj jest sól. Prościuto, no to nie wiemy, co to jest, no i wino, no to możemy się tylko domyślać. Tylko widzicie, to nie zawsze te nazwy nam tutaj pasują, bo prościuto to była jakaś szynka i ona na coś została zamieniona, więc my teraz musimy na zasadzie, widzowie,
No tutaj Gałgan jeden karton mi zostawił, no ja go chyba zwolnię. A widzicie, coś tu jest jednak nie do końca z tym rynem. Aha, czyli prościuto zamienili na boczek. Dobrze, nie no, muszę to jeszcze ogarnąć, bo to utrudnia robienie z zamówień, jeśli mamy polskie produkty, ale to tak jak mówiłem, wina jest twórcy tego moda, który zrobił wysyłkę, że to po prostu jest nieuwzględnione. Dobra, jedną paczkę tam sobie wysłałem, moi drodzy, bo nie byłbym sobą, jeśli bym nie wysłał. Ojejku, zobaczcie, teraz będą zamówienia szły, w ogóle nie pamiętam, ile na koncie kasy miałem. Zobaczcie, takich w garniakach facetów, to ja tu... Ja pierdziele, wszyscy w garniakach lecą do mnie. Halo, halo, witam, witam. Witam pana serdecznie w garniakach. Co tu się dzieje? Tu mi się coś popsuło z klientem. A, bo oni tak wszyscy w czwórkę, słuchajcie. Bo ja oczywiście ustawiałem, widzowie, pokażę wam z góry, żebym tak się nie kręcił, żeby wam się aż tak w głowie nie kręciło, moi drodzy, bo ustawiałem oczywiście prędkość magazynierów, prędkość kasjerów i taką, żeby była w miarę realna, tak, a nie za szybka, no bo ta, która była w Supermarket Simulatorze, to wiecie, że była zbyt powolna. No i moi drodzy, zobaczcie sami, oni kasują teraz w sposób naturalny, tylko że tam mi tak pikało, no bo to się okazało, że jednak, no pikało, bo wszyscy naraz pikają. Zobaczcie, nowe produkty są, mam nadzieję, że się będą sprzedawały, że wpłyną jakoś na nasze obroty. Ten tutaj lata, nie wiem, zawiesił się chłop chyba, z lejsami lata, nie wiem, jak oszalały. Także musiałem tak te kasy niestety, widzowie, ustawić, bo pewnie oglądacie moją serię, już wam mówiłem, że coś nie działało zbyt dobrze. No i zobaczcie, dzień nam już powoli się kończy. Oj, ale no, może się zaczyna nocka. Na kawę panią zaprosimy, albo na drinaska o tej porze. Weźmiemy, słuchajcie, widzowie, whiskacza z półki, zrobimy pani whiskacza, kole. Wszystko, co trzeba, tutaj znajdziemy. Mi tu brakuje, moi drodzy, jeszcze jednej rzeczy. Wierzę w to, że pewnie twórcy to wprowadzą, bo generalnie, no zobaczcie, na tym etapie, na tym levelu, który mamy, mamy już wszystkie możliwe dostępne produkty. Według mnie jest ich zdecydowanie za mało. Ja to mówiłem. I po prostu bardziej by mi to odpowiadało, gdyby no jeszcze było więcej produktów. Według mnie śmiało mogłoby być ich dwa razy więcej. Byłoby to naprawdę fajne, chociaż rozumiem, że pewnie chodzi o optymalizację gry i dlatego oni to jakoś stopniowo będą wprowadzać. Tak się domyślam, to jest moje domyślanie się. Jeśli ty, drogi widzu, już wiesz, jest, nie wiem, oficjalny komunikat, że nie zamierzają, żeby było więcej produktów na sklepie, no to smuteczek. Jeżeli wiesz, jakieś info było takie oficjalne, no to możesz napisać w komentarzu. Natomiast ja nie widziałem takiego info i wierzę w to, że jednak wprowadzą więcej produktów. Szczerze, muszę w końcu jutro ten film nagrać, właśnie czego mi brakuje w Supermarket Simulatorze z takim porównaniem. No tutaj nam oszalał nam jeden, kurczę, magazynier. Nie wiem, co on breakdance'a, widzowie, tańczy? Co ten chłop robi? Heniu, Stasiu, czy kto ty jesteś? Co ty robisz? Czemu breakdance'a tańczysz? No bo co, kakao uzupełniasz? A, bo ty przy whiskaczach nowych breakdance'a ci... Zobaczcie, gnojka jednego, jak się cieszy, że whiskacze wprowadziliśmy. Aż mi breakdance'a tańczył, bo już myśli, skończę robotę. Ty mi tutaj, Heniu, po robocie sobie nie golniesz, bo ty na nockę pracujesz dzisiaj. Bo tak, moi drodzy, moi pracownicy magazynierzy pracują na nockę i w nocy, kiedy zamknięty jest sklep, uzupełniają braki towaru po to, aby następnego dnia półki były pełne. A ja dla tych widzów, którzy zostali, mam niespodziankę. Moi drodzy, wiecie, jaka to jest niespodzianka? Zobaczcie. Ta-dam! To jest, widzowie, niespodzianka. Dla tych wszystkich, którzy mnie wspierają, dziękuję serdecznie, że jesteście. Dziękuję za miłe komentarze, za to, że obserwujecie mój kanał, że oglądacie praktycznie każdy odcinek. Pozdrawiam was serdecznie, przysyłam ogromny uśmiech. Jest sobie moja własna książka. O, wiem, skoro Kasi nie możemy naszej jako top donatorki najbardziej wspierającej kanału w inny sposób wyróżnić, to myślę, że może, Kasiu, jakąś książkę bym dla ciebie zrobił z dedykacją. Książka Kasi nazwać i jako jakieś zdjęcie, które sobie zażyczysz. Wiem, że masz fajnego pieska, to może być na okładce twój piesek i napiszę książka Kasi. Możemy tak zrobić, w taki sposób wyróżnimy Kasię, naszą
Nie jest to margaryna, Kasia, tylko nasza Kasia M. Także Kasiu, pomyśl, czy chcesz. A tobie, drogi widzu, jak najbardziej ciebie zapraszam. Jeżeli chcesz tutaj mieć nazwę, być na zakupach, będzie to po prostu wyglądało tak, że nad którymś NPC-tem, który się pojawi, wyświetli się twój nick. Każda osoba, która jest na... która komentuje, która ogląda moją serię, no to jak najbardziej z miłą chęcią zamieszczę taki nick. A może zrobimy to na live, zobaczymy. Bo ja będę ruszał z tą serią jeszcze raz, w związku z tym, że mamy polskie produkty, no to, moi drodzy, chciałbym jeszcze raz z tą serią ruszyć od zera, robiąc to w taki sposób, że... Tu mam taki pomysł, moi drodzy, że na przykład chciałbym ruszyć z tą serią jeszcze raz od zera, totalnie od zera, z pewnymi modami, które mam, no to nie są jakieś super ułatwiające mody, tak? Nie oszukujmy się. Bardziej wizualne, no bo wiadomo, z nowymi ścianami, z podłogą, ze wszystkim, od zera. Warunkiem miałoby być to, że nie biorę w ogóle żadnego kredytu bez jakichś tam, no, totalnych uzasadnień, ale generalnie, że nie tylko kredyt. I żeby to było takie totalne od zera, jak na przykład zrobiłem to w farmingu, gdzie startowałem z łopatą, to tutaj bym wystartował, no bo startujemy z kwotą $50. No tutaj nie mam wyjścia, tu nie mam możliwości, drodzy widzowie, wystartować od totalnego zera. Nie oszukujmy się. Nie mam takiej możliwości. Więc challenge, tak jak fabrycznie tutaj nam producent, twórca gry zapewnił, żeby zrobić te $50, znaczy dolarów, niech będzie złotych, nie, bo mamy złotówki, to jak najbardziej tak, tylko że może bym zrobił tak, żebym starał się zamiast brać kredyty, zarobić na to, widzowie. Mam pewien pomysł, ale na razie wam nie powiem, zobaczycie na odcinkach. Żeby na to wszystko zarobić, moi drodzy, poprzez właśnie sklep internetowy. Czyli żeby sklep internetowy rozwinął mi sklep, że tak powiem, stacjonarny. Nie mogę patrzeć na ten karton, który tam leży, muszę aż wziąć. I żeby sklep internetowy rozwinął mi sklep stacjonarny, ale żebym nie brał kredytów. Taki pomysł mam. No zobaczymy. Bo od zera totalnie się nie da, widzowie. Od zera totalnie się nie da, to od razu wam mówię, no bo przecież towaru nie kupimy, tak? No co, albo od zera i miałbym kredyt wziąć, nawet nie wiem, czy bym mógł. Musiałbym to sprawdzić. Powiem wam tak, mógłbym zrobić też bardzo brutalną wersję, że nie mam $50 na koncie, a musiałbym, tylko czekajcie, jaki jest ten pierwszy kredyt? Zastanówmy się. No nie, to mi nic nie da, bo pierwszy kredyt jest $750, to się ma nijak do 50. Znaczy nie wiem, czy ja bym mógł tutaj gdzieś jakoś opcję zmienić tego kredytu, ale to bez sensu, widzowie. To jest bez sensu, czyli taka opcja by nie wypaliła, żebym miał zero, abym musiał wziąć kredyt. Więc lepiej wystartować z tym $50, a po prostu zarabiać na necie. No dobrze, widzowie, no to w takim razie tym akcentem będziemy zbliżali się do końca odcinka. Zobaczcie, mieliśmy 143 klientów, co jak widzicie oznacza, że nie mieliśmy moda Morcus Tomers, bo pewnie byśmy mieli około 300 na tym modzie, czyli całkiem niezły wynik. Obrót 11 tysięcy, no prawie 12. Prawie 12, no ale ulepszenia nas dużo kosztowały, licencje, produkty, no. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Ale mamy 37 tysięcy, moi drodzy, na koncie i teraz właśnie przy okazji zobaczycie, że nie otwierając sklepu możemy obsługiwać sobie zamówienia internetowe. Nie będę tego robił w tym odcinku, pewnie gdzieś tam w którymś z kolejnych odcinków się tym zajmiemy. Zobaczcie, mamy, prawda? Wszystko jest. Są zamówienia internetowe i można je obsługiwać. Pewnie będziemy się tym jeszcze bawili, no bo jeżeli będzie tak dużo takich fajnych modów różnych wchodziło, no to ta seria też tak się szybko, widzowie, nie skończy. Ale tak czy siak chciałbym zacząć od nowa. Także dziękuję, drogi widzu, że jesteś. Kłaniam się niziutko, uśmiechnij się i bardzo gorąca prośba do ciebie. Zostaw proszę łapkę w górę, no i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Ale też się nie obrażę, jeżeli zechcesz udostępnić mój film swoim znajomym. Także trzymaj się, cześć!